Nowelizacja zamówień publicznych to mały krok do przodu w rozwiązaniu problemów, o których rozmawialiśmy w poprzedniej perspektywie. Mamy 107 miliardów złotych do wydania na drogi, 67 miliardów na kolej i 60 miliardów złotych na drogi wodne. Żeby te środki wykorzystać i nie zaprzepaścić żadnej złotówki ze środków Unii Europejskiej, musimy napisać nowe prawo zamówień publicznych i wpisać naszą działalność w tą odpowiedzialność społeczną biznesu i o takich zagadnieniach będziemy rozmawiali podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach.